Schronisko w Henrykowie daje dom psom i kotom z Leszna i ościennych gmin. Z raportu o stanie Leszna wynika, że wzrasta liczba adopcji bezdomnych zwierząt. To między innymi zasługa akcji propagujących adoptowanie zwierząt. W ostatnim dniu 2023 roku w schronisku przebywało 100 bezdomnych psów i 28 kotów. W ciągu 2023 roku przyjęto do schroniska 221 psów, adoptowano ich 124, a właściciele odebrali 86 czworonogów. W ubiegłym roku do schroniska przyjęto 64 koty, z czego 30 trafiło do nowych domów. Cieszy wzrost adopcji psów. W 2021 roku było ich 93, rok później nieco mniej, bo 76, ale już w 2023 roku 124.